Punkt wieczorna rozmowa Telewizji Republika. Katarzyna Górska, witam Państwa bardzo serdecznie, a Państwa i moimi gośćmi są politycy. Jest z nami pani poseł Marta Kubiak z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, dobry pani wieczór poseł. Państwu, dobry wieczór pani redaktor. Jest z nami również pan poseł Ryszard Wilczyński z Koalicji Obywatelskiej. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór wszystkim. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, prezydent Ukrainy ogłosił w swoim orędziu, zresztą orędziu tłumaczącym też i opisującym sytuację, w jakiej znajduje się Ukraina już od kilku lat i opisującym również to, co dzieje się w tej chwili. Prezydent Zełenski mówił o tym, że ta wojna na Ukrainie z Ukrainą jest już prowadzona na różnych frontach, na froncie energetycznym, militarnym, froncie informacyjnym również, i odniósł się do daty wskazywanej między innymi przez wywiady czy to Wielkiej Brytanii, czy Stanów Zjednoczonych, 16 dzień lutego. To jest ta data, w której spodziewana jest ewentualna agresja Federacji Rosyjskiej na państwo ukraińskie. Prezydent Ukrainy ustanowił ten dzień takim dniem zjednoczenia Ukraińców. Pani poseł, jak pani patrzy na to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie? Zdaje się, że właśnie 16 lutego, w ten dzień na Ukrainę ma się również udać delegacja polskiego Sejmu pod przewodnictwem pana wicemarszałka profesora Ryszarda Terleckiego. No rzeczywiście, pani redaktor, te ostatnie doniesienia nie powodują, że jestem nastawiona optymistycznie do zaistniałej sytuacji. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że dlatego między innymi taka ofensywa dyplomatyczna, ale nie tylko. Proszę zwrócić również uwagę na to, że dlatego między innymi taka szeroka pomoc płynąca dla Ukrainy, można powiedzieć, prawie zewsząd. Natomiast dalej niestety odnoszę wrażenie, że najsłabszym ogniwem w tych całych relacjach i w tych różnych paktach i tak dalej, w tych różnego rodzaju instytucjach, porozumieniach, najsłabszym niestety dalej ogniwem są Niemcy i ich interesy z Rosją, które niestety powodują taką, a nie inną sytuację, wręcz zaostrzają, bo ja odnoszę wrażenie, pani redaktor, od dłuższego zresztą czasu, że wszelkie działania, które są podejmowane przez Niemcy, są podejmowane w taki sposób, aby nie powodować rozdrażnienia Rosji, aby nie narażyć swoich szerokich interesów na jakikolwiek szwank. I tak na dobrą sprawę kluczem do rozwiązania tej całej sytuacji jest też również projekt pod tytułem Nord Stream 2 i być może, śmiała moja teza, ale śmiem twierdzić, że gdyby nie doprowadzenie do jego zakończenia, być może obecnej sytuacji by w ogóle nie było. Ale to tylko moje gdybanie. Pan poseł Ryszard Wilczyński z Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, jak pan patrzy na to wystąpienie pana prezydenta Zełenskiego, no i również na polską aktywność w sprawie Ukrainy, wcześniej zresztą w sprawie ochrony wschodniej granicy Unii Europejskiej. Jak pan ocenia działania polskiego rządu, polskiego prezydenta? Tutaj pan prezydent Andrzej Duda jest niezwykle aktywny, bierze udział we wszystkich najważniejszych spotkaniach, jakie w tej chwili odbywają się na świecie, które dotyczą bezpieczeństwa naszej części Europy. Można powiedzieć, że to wydarzenia dla wschodniej flanki NATO bez precedensu, bo format kwinty NATO został powiększony o Polskę. Po raz pierwszy tak się wydarzyło, a przecież wojna na Ukrainie trwa od 2014 roku. Wówczas Polska mimo wszystko w tych formatach nie uczestniczyła. Pan poseł Ryszard Wilczyński. No proszę zobaczyć, jakie to szczęście, że pan prezydent nie podpisał Lex TVN, bo gdzie by dzisiaj był? No aż trudno sobie to wyobrazić. Myślę, że pan prezydent teraz błogosławi tą chwilę, w której nie zdecydował się na podpisanie tego fatalnego aktu. No ale my nadal drażnimy oczywiście naszych przyjaciół i sojuszników ze Stanów Zjednoczonych, bo teraz mamy problem z koncesją dla TVN7. Ale to była odskocznia. A teraz przechodzę do rzeczy zasadniczej w tej sprawie, a mianowicie postawy Ukrainy. No nie wiem, panie pośle, czy pan za daleko nie odskoczył.
To pani refleksja. Niektórzy natomiast... nawet czasami też ze skoczni spadają, jak nie wymierzą odpowiednio w tą belkę, nie trafią. No ale to już takie dywagacje sportowe. Igrzyska olimpijskie się już kończą. Panie pośle, mam jak nadzieję, pan patrzy w takim razie na tą... Pani zaprosiła mnie do programu po to, żebym mógł się wypowiedzieć, tak? Pozostaje tak, mieć taką... Proszę. No to świetnie, no to jesteśmy dogadani, że będę mógł się wypowiedzieć. Otóż dla mnie najważniejsza jest postawa rzeczywiście ukraińskiego społeczeństwa i przywódców Ukrainy, którzy zachowują głęboko idący spokój, jednocześnie potrafią mobilizować społeczeństwo, naród wokół sprawy obrony. Widać, że to nie jest naród przegrany, że tam te ostatnie lata po roku 2014 doprowadziły do olbrzymiego takiego skonsolidowania społeczeństwa. Ludzie poczuli się obywatelami, poczuli, że utożsamiają się ze swoim państwem i co najważniejsze, są w stanie to państwo bronić. Więc ten olbrzymi postęp i ta konsolidacja jest chyba jednym z najważniejszych czynników. Proszę też zwrócić uwagę, że jak bardzo zeszły na drugi plan jakiekolwiek animozje polsko-ukraińskie. One zostały tak daleko przykryte przez konflikt Rosja-Ukraina, że my w tym momencie staliśmy się w takim dziwny sposób beneficjentami tej sytuacji, bo nasze relacje z Ukrainą poprawiły się. W tym oczywiście jest spora zasługa naszej, powiedzmy, pana prezydenta ostatnimi czasy, ale to się dzieje obiektywnie. Można powiedzieć, że poczuliśmy pewien rodzaj wspólnoty, jedności pomiędzy nami i mam nadzieję, że tak jak do roku 2015 Polska była aktywnym orędownikiem Ukrainy w jej strategicznych interesach, tak wrócimy na to poczesne miejsce i będziemy ambasadorem i reprezentantem Ukrainy w jej dążeniach zarówno do Unii Europejskiej, jak i do NATO po rozwiązaniu kryzysu. Natomiast co do samego kryzysu, trudno wyrokować. Można powiedzieć, że cały czas piłka jest w grze. Mamy do czynienia z całą serią w tej chwili kontaktów dyplomatycznych. I ufam, że tak długo, dopóki te kontakty dyplomatyczne trwają, tak długo nie dojdzie do zbrojnej interwencji. Może nie tyle interwencji, no, to agresji. Miejmy, no właśnie, interwencja, nie ma gdzie interweniować. Rosja niech się zajmie sobą, ma dużo problemów. Właśnie, tak. Tak, oczywiście agresji, po prostu wojny, ma pan poseł rację. Panie pośle, ale no, pamiętamy wszyscy i Majdan, pamiętamy i wybuch wojny na Ukrainie, na początku aneksję Krymu, później tych terenów, które dziś nazywane są republikami separatystycznymi. Wiemy, że, no to wiemy niestety dzięki prezydentowi Francji i jego aktywności w ostatnich tygodniach, aktywności dyplomatycznej, że Francja też i Niemcy no, cały czas powracają do formatu, do umowy, którą Ukraina podpisywała, no, będąc w dramatycznej sytuacji, będąc też zmuszona, no, nie tylko przez działania Federacji Rosyjskiej, ale również przez te wspomniane dwa kraje, bo to w takim formacie toczyły się wówczas te negocjacje, w formacie normandzkim, do podpisania porozumień mińskich, skrajnie niekorzystnych dla państwa ukraińskiego. Jeżeli one miałyby wejść w życie w tym kształcie, w którym zostały podpisane, to tak naprawdę państwo ukraińskie by się zmniejszyło faktycznie, a prawnie również zyskałoby nowy wewnętrzny element mogący sabotować jego politykę. Panie pośle, jak pan by patrzył na to, gdyby teraz szef polskiej dyplomacji wyszedł i powiedział do Ukraińców, no albo podpiszecie i implementujecie te porozumienia mińskie, albo wszyscy zginiecie. Pani redaktor, ja nie chcę uprawiać jakiejś political fiction, dlatego że nasz minister nic takiego nie powie. No właśnie. No właśnie, ale nasz minister nic takiego nie powie. Ma pan rację, ja też się zgadzam, że pan profesor Zbigniew Rauch
takiego czegoś nie powie, ale wszyscy doskonale pamiętają i te słowa w ukraińskiej przestrzeni publicznej pojawiają się co jakiś czas, są przypominane. Wszyscy pamiętają szefa polskiej dyplomacji, pana dzisiaj europosła Radosława Sikorskiego, który kontaktując się z Radą Majdanu, mówił, albo podpiszecie, albo wszyscy zginiecie. No i przyznam szczerze, że nie znam innej wypowiedzi pana posła Sikorskiego, która by z tamtego czasu została zapamiętana. Na Ukrainie bardzo dobrze zapamiętana. Nie wiem, być może pan poseł pamięta jakieś inne wypowiedzi, ale ta zdaje się wszystkim i w Polsce, i na Ukrainie szczególnie utkwiła w pamięci. Dlaczego te słowa padły? To się składa, że mnie w ogóle taka wypowiedź nie utkwiła i nie byłbym w stanie przywołać jej kontekstu, więc nie będę na ten temat rozprawiał. Natomiast wiem, że w roku 2013 Ukraina uzyskała stowarzyszenie z Unią Europejską i wiem, że w roku 2013 rozpoczęła funkcjonowanie polsko-litewsko-ukraińska brygada, która sformowała się w Lublinie i to był nasz wkład, aby zbliżać Ukrainę do NATO. To był język faktów. Byliśmy wtedy w forpoczcie, a byliśmy ambasadorem spraw wschodnich. To dzięki Polsce, polskiej dyplomacji, aktywności polskiego rządu Unia zwracała uwagę na wschód, na interesy właśnie Ukrainy, Mołdawii, Gruzji. Także tu mamy do czynienia z sytuacją... Panie pośle, ale ja przypomnę, że Polska nie uczestniczyła w negocjacjach pokojowych. Już teraz przechodzimy do działań wojennych. Pan Sikorski, bo to również on wtedy był szefem polskiej dyplomacji, no gdzieś tam sobie był. No, nie wiemy gdzie, ale nie przy stole negocjacyjnym. W tych najważniejszych sprawach nikt pana Sikorskiego specjalnie nie słuchał. Może on gdzieś zadzwonił, może z kimś rozmawiał, ale w czasie negocjacji go nie było. No tak, ja zostałem zaproszony do programu, aby porozmawiać o sytuacji na Ukrainie. Gdyby pani redaktor mi powiedziała, że będziemy robili tutaj wspominki na temat sytuacji nie, 2014 panie pośle, to nie roku, są to wspominki, chętnie bym się to nie są, przygotował nie, z każdej wypowiedzi ale, pana Sikorskiego. Ale panie pośle, teraz, przepraszam, no, redaktor, nawet dzisiaj, przepraszam, pan mi stawia zarzut, że ja robię jakieś wspominki. To nawet dzisiaj agencje informacyjne przytaczają wypowiedzi różnych polityków, którzy nawiązują do porozumień mińskich. Porozumienia mińskie są w tej chwili w grze. I to nie są żadne wspominki, wypominki, przypominki, tylko to jest po prostu clue tego sporu, który się toczy i prawdopodobnie właśnie o to Rosji chodzi. Pani poseł Marta Kubiak z Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, jak pani patrzy no, na wszystkie te lata też aktywności polskiej dyplomacji w sprawie Ukrainy, bo oprócz tego, co opisuje pan poseł, no, były też sprawy takie, w której po prostu nasz głos się nie liczył. No bezwzględnie, jeżeli chodzi o negocjacje porozumień mińskich, Polska nie miała nic do powiedzenia. Rzeczywiście, panie redaktor, nie dziwi mnie tutaj takie zdenerwowanie pana posła, bo od dłuższego czasu niestety to wygląda tak, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość działa na arenie międzynarodowej, jest doceniana, jest nawet przy kluczowych rozmowach, mam tutaj na myśli rozmowy na szczeblu między innymi prezydenckim, to... No pani poseł, tutaj... pan poseł Wilczyński doceniał też rolę pana prezydenta, to też proszę na to zwrócić uwagę. Ale jak pani zapytała o pana ministra Sikorskiego, to jakoś dziwnie za niej mówił, twierdząc, że nie chce wracać do tego, co było. No niestety, panie pośle, czy pan chce, czy pan nie chce, to rządziliście państwo 8 lat. No i wówczas niestety ta dyplomacja wyglądała tak, jak wyglądała. Czyli a partnerstwo wschodnie panie pośle, i otwarcie Unii Europejskiej na wschód, na Ukrainie. Ja nie słuchałam, a pan mnie teraz nie szanuje. Dlaczego? Przepraszam. Bo jestem od pana młodsza? Opowiada pani takie rzeczy, że aż dziwno. To proszę skąpić partnerstwo. Pan opowiada takie rzeczy, wyskakując na początku z Lex TVN, gdzie to jest po prostu żenujący i śmieszny argument i się pan po prostu... No nie, zasadniczy, bo decydował o naszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Panie pośle, pan jest niewychowany? Czy mi się tylko wydaje? Dobra, dziękuję. Szanowni państwo, przepraszam. Zdaje się, że pani się bardzo dużo skupmy rzeczy wydaje, natomiast prowadzimy rozmowę. Skupmy się na bezpieczeństwu naszego regionu. Bardzo proszę, merytoryczne sprawy. Niestety pani redaktor, to wygląda tak, że niestety ta dyplomacja wyglądała tak, jak wyglądała, czyli praktycznie jej nie było.
Teraz na całe szczęście ta dyplomacja wygląda zdecydowanie lepiej. Nam przede wszystkim jako Polsce zależy na tym, aby Ukraina pozostała państwem niezależnym, państwem, które będzie samoistnie decydować o tym, do jakich paktów będzie przystępować, a do jakich nie będzie przystępować, z kim będą prowadzić politykę swoją zagraniczną, czy też wymianę gospodarczą, a z kim nie. I niestety zapędy pana Putina są dalej prowadzone. Proszę też zwrócić uwagę na to, że taką taktykę pan Putin przyjmuje, ja to nazywam otwierania wielu frontów, bo proszę zwrócić uwagę, że tak, na Ukrainie wojska, w Kazachstanie podobno jakieś siły pokojowe, u nas na granicy również, więc może się okazać, że ten atak zupełnie przybędzie, nie daj Boże, zupełnie z innej strony i zupełnie jemu jako Putinowi zupełnie może chodzić o coś innego. Ale niestety, panie pośle, tutaj pana zaskoczę. No, polityka bezwzględnego wykonywania poleceń płynących z Brukseli czy z Berlina już dawno minęła, na całe szczęście. Szanowni Państwo, spoglądam na zegar. Mamy jeszcze chwilę i za chwilę pan poseł będzie miał oczywiście głos. Chciałabym, żebyśmy też chwilę porozmawiali. Ja mamy dosłownie 5 minut, nawet 4 minuty na temat konsekwencji tego czarnego scenariusza. Jeżeli on się zrealizuje, wszyscy mamy, myślę, nadzieję, to mogę to powiedzieć, że mimo wszystko do takiej pełnowymiarowej wojny nie dojdzie. Ale jeżeli sprawdzą się te doniesienia, które płyną, chociażby tak jak cytowałam ze Stanów Zjednoczonych, czy z Wielkiej Brytanii, no to możemy się spodziewać uchodźców realnych, prawdziwych uchodźców, nie zwiezionych, tylko takich, którzy rzeczywiście będą uciekać przed niebezpieczeństwem, przed śmiercią, być może setek tysięcy, nie daj Boże, osób rannych, potrzebujących pomocy medycznej. Wiemy o tym, że w tej chwili w Polsce jest sprawdzane są możliwości, tak naprawdę to one są, zdaje się, przygotowywane, przyjęcia bardzo dużych grup, mowa jest nawet o takich chyba naprawdę najczarniejszych scenariuszach, o około milionie osób, które będą szukały schronienia w Polsce. Proszę powiedzieć, czy w takiej sytuacji w Polsce istnieje groźba wprowadzenia jakiegoś rodzaju stanu wyjątkowego, no bo to bez wątpienia będzie sytuacja niezwykle trudna. To chyba nikt nie ma wątpliwości, tym bardziej, że jeszcze zmagamy się z falą pandemii, choć oczywiście słabnącą, no ale mimo wszystko to zagrożenie też jest. Pan poseł Ryszard Wilczyński, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę, panie pośle, to tak zwięzły wypowiedzi po kilka zdań, żebyśmy zdążyli ten temat do końca omówić. Przed tym programem rozmawiałem z moim przyjacielem, który przepracował kilka ostatnich miesięcy w Kijowie, więc jest zorientowany w nastrojach. Podkreśla ten znakomity sposób i takie nastawienie Ukraińców na to, żeby się bronić, a nie uciekać, bronić się. Więc jeżeli będą się bronić, a w sytuacji ograniczonego konfliktu nie spodziewam się jakiejkolwiek większej fali imigracji, w sytuacji wojny totalnej, no to wszystko się wywróci w Europie i wtedy będziemy spodziewać się różnych, daleko idących, trudnych rzeczy. Wracając jeszcze do pierwszej części naszej rozmowy, to formaty formatami. Najważniejsze jest, ile samolotów z bronią wylądowało na lotnisku w Kijowie. Widziałem obrazki, że przyleciał samolot z rakietami Stringer z Litwy. No i pytanie jest oczywiście, ile Polska tych samolotów tam odprawiła. Ja przypomnę pani poseł, że jeszcze 1 lutego tego roku, to nie w ubiegłym roku, minister obrony Ukrainy mówił, że nie dostaliśmy od was jeszcze nic. To jest 1 lutego. I tak wyglądała nasza dyplomacja i nasze staranie o Ukrainę i jej przyszłość. To się podobno odwróciło, natomiast ile tych samolotów wylądowało z naszą bronią, trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że pani poseł zaraz wyposaży nas wszystkich w wiedzę, jak bardzo w tym zakresie pomogliśmy Ukrainie. No, prawdopodobnie nikt nie wie, ile kto broni dostarczył, bo najprawdopodobniej te informacje są tajne i mówiąc szczerze, dobrze, że są tajne, bo nie ma sensu Rosji informować, kto jak i kiedy dozbraja Ukrainę. Ale pani poseł, sprawa ewentualnych uchodźców, cały czas zastrzegamy się, że to jest ten czarny scenariusz. Mamy nadzieję, że on nie zostanie zrealizowany i też podkreślamy, bo pan poseł podkreślił, pan poseł ma rację, podkreślamy ogromną wolę walki Ukraińców. To jest rzeczywiście zupełnie inne społeczeństwo, inne już poczucie dumy narodowej i pragnienia posiadania własnego, niezależnego i niepodległego państwa.
to jest ogromna siła w takiej sytuacji. Pani poseł, jak z tymi przygotowaniami? Czy możliwe jest wprowadzenie w razie takiego czarnego scenariuszu również rodzaju stanu wyjątkowego w Polsce? Po pierwsze, tak jak pani redaktor powiedziała, mam nadzieję, że do tych tragicznych wydarzeń nie dojdzie. Po drugie, rzeczywiście póki co wojewodowie robią takie rozeznanie ewentualnie, gdzie i ilu potencjalnie można by takich rzeczywiście prawdziwych uchodźców przeprowadzić. A czy będzie konieczność wprowadzenia stanu wyjątkowego? Ja myślę, pani redaktor, że na dobrą sprawę, to tak jak w przypadku tego, co się dzieje już na samej granicy, to trzeba brać na dobrą sprawę pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, bo na dobrą sprawę to nie wiemy, czy rzeczywiście zostanie to uderzenie przeprowadzone, czy też nie, czy to znowu są jakieś straszenie nas tutaj, jeżeli chodzi o Rosję i o Putina. Więc tutaj póki co rozwaga, jest robione, tak jak powiedziałam, rozeznanie. Ukraińskie służby bezpieczeństwa przestrzegają Ukraińców przed popadaniem w panikę. Mówią o tych bezprecedensowych atakach w internecie, których celem są właśnie umysły obywateli państwa ukraińskiego. Chodzi o to, żeby przestraszyć, zastraszyć, wywołać panikę. Przed tym też przestrzegał dzisiaj pan prezydent Zełenski. My również obserwujemy sytuację, ale zachowujemy spokój, patrzymy na to, co dzieje się na Ukrainie, trzymamy rękę na pulsie. Bardzo państwu dziękuję. Pani poseł Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Ryszard Wilczyński, Koalicja Obywatelska, państwa i moi goście serdecznie pozdrawiam, serdecznie dziękuję. A państwa gorąco zachęcam, proszę z nami pozostać i do zobaczenia.